Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W dzisiejszą niedzielę, 29 maja, gościmy u kolegi Rafała Weltrowskiego w miejscowości Czersk, w oddziale o tej samej nazwie 0299. O koledze Weltrowskim wspominał nam m.in., kiedy byliśmy 2 tygodnie temu bodajże na locie u kolegi Sebastiana Ostoi, prezes tego oddziału właśnie Sebastian. Kolega też tutaj w oddziale piastuje funkcję. Kolega powie, Rafał, jaką masz funkcję? Tak, jestem sekretarzem w sekcji Czerski. Tak, ale to właśnie powiedzmy to funkcje są tutaj, jak zebranie u nas jest, to jest bardzo często ciężko znaleźć osoby chętne, które by chciały właśnie w tych wszystkich ciałach, które do których zobligowuje nas regulamin, statut PZHGP, czyli różnego rodzaju komisje, stanowiska takie funkcyjne, no to ciężko znaleźć, ale tutaj kolega się poświęca niejako, prowadzi te wszystkie rzeczy, które są z tym stanowiskiem związane bezproblemowo. Ale dzisiaj przyszliśmy tutaj zobaczyć, bo mamy tutaj w oddziale u nas lot. Ten lot jest już troszeczkę od samego początku z małymi komplikacjami. Mówię o dzisiejszych komplikacjach, bo wczoraj to na koszowaniu żadnych komplikacji nie było. Natomiast w miejscu wypuszczenia była zła pogoda. Nie? Mgły od rana i zła pogoda ogólnie. No. Planowaliśmy chyba o 6, nie, przed 7 chyba miały być puszczone, ale niestety to uniemożliwiło i gołębie dzisiaj na lot, a lot ile wynosi kilometrów? 300 tu masz? 312 i z metrami, prawie 313 kilometrów. Tak, a jest to lot z Niemiec, tam niestety były mgły i opóźnił się start do godziny 9 prawie, tak? 8.55. 8.55, czyli za 5.09 one wystartowały, teraz mamy już godzinę chyba 12.40 gdzieś, tak? No za 50, za 10. 50, no zacięte już są ponad 3 godziny 55 minut już prawie w locie. Na razie gołębi nie ma, zobaczmy, my tutaj na miejscu mamy chmurki takie na niebie, lekko tutaj wieje, ale tam jak sprawdzaliśmy na tym, to chyba jest pod wiatr trochę. Trochę mocno, już teraz mocno. Teraz już mocno. Mocny wiatr wschodni, więc będzie ciężko. Tutaj u nas jeszcze w oddziale się udało, bo dzisiaj te gołębie zostały wypuszczone, natomiast to jest sąsiednie oddziały, to większość należy do okręgu Gdańsk. Chodzi nam te oddziały tutaj Starogard Gdański, tam chyba Kartuzy, Kościerzyna. To te tam hodowcy stamtąd niestety będą mieli dopiero lot jutro. Gołębie zostały, że tak powiem, w tych kabinach. One wracają troszeczkę, że z Lüneburga, co było planowane chyba wypuszczenie, tak jak rozmawiałem w Starogardzie z kolegami, one będą wypuszczone z Neubrandenburga, to jest chyba 150 km bliżej, to będzie tam gdzieś około 350 km, tak mi się wydaje. No ale my teraz tutaj u Rafała jak jesteśmy, to zobaczmy, tutaj gołębniki kolega Rafał ma tutaj, właśnie tam zaraz opowie o gołębiach, ale powiedzmy jeszcze tutaj kolega rodowitym z Czerska, to mieszkańcem nie jest, jak opowiedział, on tu wynajmuje. Pochodzi z Raciąża, to jest tutaj niedaleko całkiem miejscowość. Bliżej Tucholi. Tak, ale tutaj też ma właśnie gołębniki i też nie hodujesz tych gołębi od dawna, prawda? Nie. No tutaj jak się przeprowadziłem do Czerska, to od... Kiedy to było? 2009 roku zacząłem się zajmować gołębiami. A wcześniej nie zajmowałeś się gołębiami? Jako chłopak miałem cały czas gołębie w moim rodzinnym domu w Raciążu. Do czasu, aż mi je ukradziono. Wtedy przez pewien czas ich nie miałem, ale jak już tutaj zamieszkałem, to zawsze to było było moją pasją, no i wróciłem do tego. Wcześniej nie lotowałem, nie byłem takim czynnym hodowcą, dopiero tutaj w Czersku to się tak zaczęło. Od 2009 roku zacząłem gołębiami młodymi lecieć, no i tak co roku do tej pory. Początkowo w innym miejscu leciałem, teraz od 3 lat z tego miejsca tutaj. No i teraz ostatnio, tak jak Sebastian wspominał, masz bardzo dobrą pasę. Który teraz w oddziale jesteś po tych 4-5 lotach? Po tych 5 lotach na razie jestem pierwszy w sekcji w oddziale, więc na razie najlepszy sezon. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo było loty. Wiadomo, to się dopiero zaczyna, jak te loty cięższe zaczynają, dłuższe, średniodystansowe, długodystansowe to jeszcze przed nami, więc zobaczymy, jak to idzie dalej. Tutaj gołębie, które masz w swojej hodowli, to ile ich masz wszystkich i skąd te gołębie nabywałeś, skąd pochodzą? Może ty od kolegów dostałeś gdzieś, czy po prostu jakoś sobie sam wcześniej wyselekcjonowałeś, nabyłeś? No zaczynałem od niczego, no kupowałem też od kolegów. Tutaj z oddziału, czy? Z oddziału, tutaj miałem od Marka Lipińskiego. Wtedy jeszcze, bo mój brat jeszcze posiada gołębie, od niego miałem... Ale tutaj brat w oddziale? Nie. On nie jest w Czersku. Także to były takie gołębie, no, różne. W 2010 roku poznałem hodowcę z Krapkowic, Gardnera Norberta. W tej chwili
Tam leci Norbert Gartner Marcin, to jest wnuk tego pana i od tego praktycznie się zaczęło tamtego, od tych gołębi, które w 2010 roku późne gołębie nabyłem. I po tych gołębiach coś zaczęło się tak bardziej dziać. Były już gołębie takie sportowcy. Tak, dokładnie. Tam akurat ten kolega starszy pan bardzo dobrze w tym oddziele leci tam razem z Gałżem Mirosławem. Tak. Oddziele, także przez ładne kilka lat tam trenują w tym oddziele. Tutaj właśnie z tych gołębi mam tutaj sporo lotników i po oryginałach, oryginały mi dobrze leciały i później po oryginałach i w krzyżówkach, także no, bardzo zadowolony. No i wiadomo, od tego czasu zawsze coś tam się dobywało. Zawsze coś. No, mam teraz od Tadeusza Pałki trzy pary. Oryginały od niego kupiłeś? Czy na targach gdzieś? Czy? Nie, oryginały młode bezpośrednio. No teraz mam mroczne po tej gołębie. No zobaczymy. No, pokazują się, ale no, zobaczymy, jak to będzie później. No, co tu jeszcze? No, takie pojedyncze sztuki też. No ostatnio w ubiegłym roku od braci Sławek, gołębie odrzutowe, też samice to kupiłem. Zobaczymy, co z tego będzie. Mam cztery sztuki od braci Owczarek. Z Ostrowa tam blisko, Tarchały, tak, wielkie tak, miejscowość, wiadomo, blisko Arka Koniecznego. 100% utmany. Też fajne gołębie, bo nie dość, że pokazują się, to jeszcze fajnie wyglądają. Też lubię jak gołąb. Sylwetka w ogóle i budowa, to wiadomo, jeśli się leci, no to wtedy fajnie jeszcze wystawić takie gołębie, no, na wystawie, nie? Kilka razy miałem właśnie też na wystawie ogólnopolskiej gołębia, więc... To na taki krótki staż, to można powiedzieć, to duże sukcesy, bo na wystawie ogólnopolskiej, w jakich kategoriach te gołębie występują? W standardzie. I tutaj przypomnijmy, bo ty wspomniałeś, w standardzie na wystawie ogólnopolskiej kilka lat temu kolega Marek Lipiński miał też w reprezentacji Polski gołębia, on się zakwalifikował, ale teraz w zeszłym roku chyba też hodowcy byli tutaj z Czerska, tylko nie pamiętam, chyba też w standardzie, nie? Kolega Szyngelski. Tak, właśnie. O. Właśnie miał w klasie olimpijskiej standard, więc Czerska akurat... W tym standardzie? To, tak. No, słyszymy właśnie syrena, coś się dzieje może, zobaczymy. Tak. Na ten lot ile gołębi dałeś? 76. 76 to wszystkie, które masz lotniki, tak? Tak. Został jeden, który doszedł po pierwszej 300, bo mi jeden brakował. No i jeden dwulatek, co niestety skrzydło zerwał. No musi zostać, ten już nie poleci w tym roku. A zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy to mu się tam zacznie coś lepiej z tym skrzydłem, bo wiadomo, ze skrzydłem to już może być czasem problem. Koniec kariery. Tak. Tutaj w 76 gołębi mówisz dałeś, a od samego początku jakie straty miałeś na lotach tych pięciu, które były wcześniej? Zaczynałem 86 na spisie, ale przed na treningach chyba 3 czy 4 zginęły. No i wtedy kilka w tych lotach tam po. Czyli to nie są duże straty, bo zakładając, że 8, no, póki co odpukać jest dobrze. Tak, już ten poprzedni lot był bardzo ciężki, byśmy lecieli 500 km. No ja przyoszczędziłem roczniaki, bo zostawiłem żadnego roczniaka, nie dałem. No jeden dwulatek nie wrócił. Ale tutaj jak w oddziele się słyszy, to straty w roczniach. Tak właśnie, bo powiedzmy, w zeszłym tygodniu był lot. Ja pamiętam, byłem wtedy u kolegi Zbyszka, rozmawiałem też tutaj z kolegą Sebastianem Ostoją. On tutaj, bo to do niego najłatwiej zadzwonić, mi to prezes, to wiadomo, będzie odbierał zawsze i jest nas czujny i on to pilnuje, nadzoruje, to mówił, że o pierwszych, nie, o której godzinie, nie, o chyba pierwszej, chyba jeszcze żadnych gołębi nie było. Pojawiły się dopiero późno, o 14 coś, no. Gołębie leciały 8 godzin, bite 8 godzin. A 500 km, 500 chyba 50 gdzieś około, 40 było, no. To jest, widać, że ciężki lot był, ale takie loty były w zeszłym roku w Polsce i właśnie bardzo dużo roczniaków zginęło, nie? Tak. Ty oszczędziłeś to? No akurat w tym roku przeszedłem, bo właśnie też tak robiłem, że z reguły roczniaki też dawałem na 500, bo nie zapowiadało się, że może być aż tak ciężko, ale jednak było ciężko i dobrze zrobiłem, że przeszedłem, chociaż dzisiaj też na pewno nie będzie łatwo.
to zobaczymy. Tutaj słyszymy na pewno w mikrofonie, słychać, bo to nam troszeczkę uniemożliwia zawsze tutaj rozmowę, troszeczkę wiatr wieje, ale każdy coś tam, w jakiś sposób tam coś dosłyszymy. Natomiast popatrzmy, niebo jest dzisiaj, nie jest takie niebieskie całkiem, są chmury, ale nie pada na razie, ale rano padało. Tu u nas padało rano, tam ja tam od strony, że tak powiem, Starogardu Gdańskiego, bardziej na północ, tutaj nie padało, jak mówi Rafał, ale u mnie tam padało, troszeczkę były gorsze pogody. Natomiast tutaj mamy ze wszystkich stron takie zachmurzenie lekkie, wprawdzie jest jasno, troszeczkę wieje. Na razie nikt nie dzwoni, wiadomo, tych gołębi jeszcze nie ma, tak jak kolega Rafał powiedział, będzie ciężko. A my sobie może jeszcze wrócimy na chwilę, bo kolega mówił 80 gołębi, czyli miał około, teraz dał na lot wszystkich. Młodych ile masz? Już jest około 100 gołębi. I całą grupą będziesz tą lotował, czy tam jeszcze jakieś inne plany masz wobec nich? Nie. A w rozpłodzie ile gołębi masz? Jest 20 par. 20 par, czyli razem widzimy hodowla nieco ponad 200 gołębi. Nie wszystkie chowię, bo wiadomo, jeszcze po lotnikach coś tam się uchowa. Niektóre chowią tylko młode. Także tutaj pierwszy, drugi rąk tylko, nie? Bo trzeci rąk ewentualnie co chcę sobie zostawić, ewentualnie do rozpłodu zmienić, to wtedy sobie z tego trzeciego lęgu zostawię, bo tak pierwszy i drugi rąk tylko do lotu. Tutaj gołębiami sam się zajmujesz, czy z kimś wspólnie, sam. Czy sam od rana do wieczora? Sam. Nikt ci nie pomaga? Żona, dzieci, nikt, znajomi? Za małe. Trzylatka i dwalatka, więc... To ciężko by było, żeby się zajmowali. No. Nie, bardzo ciężko. Oni mogą, lubią przyjść, lubią, ale pomagać jeszcze nie. Jeszcze nie, dobrze. Zobaczmy, tutaj taki jeden gołąb nam krąży, tutaj kiedy przyjechaliśmy w pierwszej chwili, nawet myślałem, że może z lotu, ale to nie, to jest taki gołąb, co tu kolega Rafał mówił, chyba z oddziału Chojnice jest. On już tu był u mnie. Kilka razy, polubił tutaj tą posesję. O, sobie krąży, siada. Tutaj jeszcze zobaczmy, tutaj kolega, tak jak ma taką dla gołębi młodych, tak nawet się śmieliśmy trochę, że ma jak taki zawodowy łapacz, taką siatkę, ale to jest, chodzi o to, że kolega tak, jeżeli chodzi o gołębie młode, to mówił, że on te gołębie młode praktycznie nie trenuje, nie wywodzi, nie wypuszcza nic, póki co, i tylko taką ma specjalną właśnie taką na dach nastawianą siatkę. Przez taką wygodę, bo nie chcę po prostu, żeby mi nie przeszkadzały tu z gołębiami lotowymi. Póki co sobie wychodzą właśnie na tą wolierę, na tym dachu i cały dzień sobie siedzą, jak tutaj mam te lotowe, czy obloty, czy co. Żeby po prostu sobie nie utrudniać. Już mam tak trzeci rok. Tutaj, w tym miejscu, było tak, że jeśli wypuszczałem od początku gołębie, to ginęły mi te niektóre. To tam ten wylot jest trochę niżej, one wyskakiwały od razu na dach i to takie było... Dla tych gołębi trochę takie za szybko. A teraz one się przyzwyczajają już do okolicy, widzą z tego dachu sporo. I później jak są wypuszczone, jest na duży bałagan jak po wypuszczeniu. To jest bez dwóch zdań. Osiadają wszędzie dookoła, gdzie się da. Ale na noc, jeśli brakuje tam 2-3 sztuki, to jest dużo. One po prostu wtedy wiedzą. Kilka dni pierwsze zapewne się już przyzwyczajają i później wchodzą dobrze. Gdzie one właśnie tutaj mają swoje miejsce. Także, no. Tutaj kolega jest chyba, widzę, trochę zakładnikiem miejsca, bo jak tak powiedział, wynajmuje, to też nie będzie inwestował w gołębniki i nie robił. Dokładnie. Dlatego tutaj... To nie są gołębniki, które bym sobie wymarzył i jeśli los jakoś będzie ten, to wiadomo, będę chciał to zmienić i w innym miejscu na pewno je ustawić. No. Dobrze, popatrzmy. Czekamy teraz tutaj, w tym wlocie się za chwilkę, znaczy ja liczę, że za chwilę, ale to ciekawe jak to będzie, zobaczymy. Pojawią się tutaj na tych wlotach gołębie, popatrzmy teraz w niebo. No na razie żadnych ptaków nie ma tutaj, w sensie gołębi, bo tutaj zawsze jakieś tam ptaszki latają. Ale zobaczymy, może już niedługo się jakieś pojawią. Dobrze, na razie dziękujemy i będziemy tutaj czekać wspólnie, oczekiwać przylotu tych gołębi. Godzinę za 12, drugą i mamy dwa pierwsze gołębie. O, widzimy, siadają. Z kierunku przyszły, nie? Tak, z tyłu tu, nie? Tak. Ze wschodu? Nie, z zachodu, czyli z kierunku. O, widzimy, jeden wszedł. Zaraz tutaj zobaczymy u kolegi Rafała. O, odbija. Odbiło? Tak, dwie sztuki. Popatrzmy, tu Unikon pracuje. 13 rok to są dwa gołębie. 14. Dwa samczyki. A gdzie masz 14? Aha, pardon, sorry. Pomyliłem się, godzina. Dwa samczyki i dwuletnie. O, pojawiły się.
Na razie nie mieliśmy wcześniej żadnych sygnałów związanych z tym, żeby się gołębie pojawiały. A powiedz Rafał jeszcze, te gołębie to są z tych gołębi od kolegi tego z Krapkowic? Z tych się wywodzą? Też, ale to już skrzyżówek. Skrzyżówek? Nie, ten pierwszy w sumie nie. Pierwszy jest po dwóch oryginalnych. Po dwóch oryginalnych, przypomnijmy nazwisko kolegi Norbert. Norbert Gattner. Gattner, tak. Tutaj rozmawialiśmy, hodowca już wiekowy, ale utytułowany i widać jego gołębie tutaj, tak jak rozmawialiśmy. Kolega na nich zbudował tą niejako swoją tą hodowlę. Teraz na razie w oddziale tutaj u nas w Czersku prowadzi. Pierwsze dwa gołębie, teraz się kolega chce zadzwonić, zapytać się zapewne, czy komuś tam jeszcze przyszły. Tutaj jeszcze... Na razie tylko sygnały, zobaczymy później zadzwonimy. O, a teraz jeszcze jedna rzecz jest, bo nie wspomnieliśmy, tu kolega ma w sumie pomiar dość bliski, nie? Tak. No, dość bliski. W oddziale jeden z bliższych kilometraży. O, dobrze, czyli te dwa gołębie już są, nie widać, widać, nie były zmęczone, pięknie, nic nie krążyły nad gołębnikiem praktycznie, od razu, kiedy wylądowały tu na daszku, weszły, nie? O. Zobaczmy. Chmury w dalszym ciągu są, tu się nic nie zmienia. Za chwilkę powinny pewnie być kolejne. Czyli w sumie tak jak mamy za 11 druga, to ile były w locie? Tam na Unikonie pokazuje prędkość w metrach, na mnie, tam nie pokazuje. Ale były ile w locie? 5 godzin. 312 km, tak? Tak jest. No, czyli widać ciężki lot. Pod wiatr. Gorąco jest teraz, prawie 30 stopni. O, zobaczmy. Tak wygląda dzisiaj tutaj niebo w Czersku. Gołąb nadleciał z kierunku, połowy taki widzimy, też dwuletnia, nie? Trzyletnia, pardon. O, samiczka, zobaczmy. Też z tych gołębi kolegi Norberta Gattnera? 31,85. I numer początkowy 327, to skąd masz taki numer oddziału? Miałem gołębie, dokładnie 4 od świętej pamięci Gintera. Rolanda Gintera. Tak, tutaj jest Cymbark, to jest pod Wąbrzeźnym. Akurat jeden gołębi przychorował, musiałem go usunąć i obrączka właśnie od niego. Aha. A tutaj obrączkowany był mój. To już jakaś krzyżówka też ma gołębi. Patrzę, że 56 był ten, czyli 8 minut po tych pierwszych dwóch ta samiczka doleciała. Też tak troszeczkę, ale zniesiona trochę jakby była, nie? O, tutaj nad budynkiem to jest kierunek jaki, czekaj? Zachodni, ale całkowicie? To z kierunku, no to dobrze. Bo tak się zastanawiałem, akurat wiatr wieje ze wschodu, czyli mają podwiatr ciągle. Tutaj troszeczkę zobaczmy niebo się bardziej niebieskie zrobiło, wiatr ten przegnał chmury, ale jedne przegnał, drugie przygnał. No trzy gołębie mamy, na razie jeszcze nikt nie sygnalizował, że ma gołębie. Jeden kolega, który? Sławek Osowski, z tandemu Osowski-Pruski. Oni dalej troszeczkę mają, nie? Porównywalnie. No bo tu my jesteśmy tak bardziej w południowej części Czerska. Jakbym powiedział, że na wylocie na Złotowo, to by nikt nie wiedział, bo tu jest taka specyficzna miejscowość, jak tutaj rozmawialiśmy z Rafałem, że z każdej jednej strony, z której do Czerska nie dojeżdżamy, jest miejscowość Złotowo. I zarówno od strony Człuchowa, tu Choli, tu Wiela i od strony tam Starogardu. Wszędzie jest właśnie miejscowość Złotów. Złotowo. O, popatrzmy, może coś naraz nadleci teraz. O, nisko, dlatego dopiero widzimy, jak z nad budynków się pojawiają. Dobrze. Pojawiła większa grupa, 5 gołębi, ale tam przyszły razem z innymi. Pięknie to wygląda, jak przyleciały tak z kierunku właśnie. O, też kolejny płowy widzimy. O, siat i tamte inne też już. Dochodzą tu. O, to tu trzy połowy już tych kilku, co tu doleciały, widzimy. O, i kolejny. Przepraszam, od tego kolegi Norberta to połowę tak dużo było? O. Czyli taka grupa, widzimy, 5 gołębi przyleciała, właśnie jak tak rozmawialiśmy. O, patrz, zobacz, tam dalej idzie. Całkiem daleko cała grupa, o, widzisz? Wszystkie z kierunku tam dochodzą. Zobaczmy, czy które z tych będą tutaj kolegi Rafała. Tam widzimy z daleka się takie malutkie czarne punkciki pojawiły. Zobaczymy, ile zaraz tutaj doleci. O, widzimy, dochodzą. O, następny. I te kolejne. O, 5, 4 kolejne. O. Tutaj kolega trochę ubolewał, bo te dwa pierwsze, które przyszły z takim wyprzedzeniem, te 7-8 minut nad pozostałymi, to nie były typowane, tak? No niestety. No zdarza się, o. Ale tu widzę, połowych tych ci dużo tutaj dolatuje, nie?
pojedziemy, zobaczymy, ile ich tu już jest. Około 10 będzie pewnie. 9, przepraszam. To ten 10 będzie ten białolotek. O, odbity. Samiczka pochodzi właśnie z rodziny. To roczny, roczny, nie? Roczny. Jej ojciec to jest półbratem właśnie samiczki od Edka Szultki z Brus. To jeszcze powiedzmy, Edek Szultka to jest kolega, który miał w tym roku, na wystawie, jego gołąb reprezentował Polskę na wystawie w Bukareszcie, Europy Środkowej. Tak, w kategorii to sport H chyba, tak? Drugie miejsce miała. Tam trzecie. O, widzimy, cała grupa kolejna. Wszystko z kierunku ładnie idzie. Wszystko ładnie z kierunku. Ale to chyba, tamte to chyba nie twoje, co? Tamte. Korytarz widać przelotowy. Przelotowy nad tobą. Tutaj kilka, o jest. Jeden, drugi. No, widać, walczyły gołębie. Dzioby mają otwarte, zmęczone. No, temperatura jest duża już tutaj. Teraz w pojnikach na co na nich czeka? Woda z jakimiś dodatkami, z elektrolitem? Elektrolit. Jakich używasz tutaj? Karmi i produktów? Przeważnie na primie. Karmy 100%, produkty. Wtedy już dobieram w zależności jeszcze z innych firm. Ale akurat elektrolit, te rzeczy to z primy. Z primy. To kolega Andrzeja znam, on nam właśnie ostatnio na 2BC karmienia pokazywał, jak to stosować, kiedy, co podawać, w jaki sposób mieszać. No, te takie detale, bo jak się okazywało tutaj po pytaniach, które on miał. To są ważne. Tak. Nawet taka sprawa, jak tam się śmieliśmy troszeczkę, że hodowca jeden dzwoni, mówi, że jemu zostaje zawsze ten proszek, to co dodaje, te suplementy, zostaje mu na dnie wiaderka, czy tego pojemnika, w którym podaje. To co kolega Andrzej pokazał, właśnie jak należy mieszać, jak dbać o to, żeby czymś to okleić, żeby to się przyklejało do karmy, żeby było prawidłowo rozprowadzone w odpowiedniej ilości, to jest bardzo ważne i dużo hodowców z tego skorzystało. O. Ile jest już razem? 12 sztuk. 19-26, po 4 lotach w oddziale była najlepszym gołębiem w ogóle. W oddziale? Nie poszło na ten 5 lot, na 500, bo to roczna samiczka. To mówisz o tej ostatniej, co wchodziła teraz? Ta białolotka? Nie, ta co teraz? Ta, przepraszam. No, dobrze. Popatrzymy, bo to akurat tak jak kolega powiedział, trasa przylotowa, dużo punktów czarnych się tam nad tymi zabudowaniami, tam z tego kierunku właśnie pokazywało. Część odchodzi, od razu ląduje. O, tam jest. Widzisz kolejny. Nie, to nie. O. Dobrze. O. Cały czas tutaj nad naszymi głowami przylatują gołębie. Grupami, a ten jeden akurat, którego widzieliśmy przed chwilą, to jest kolejny tutaj od kolegi Rafała. O. To będzie 14 czy 13? 13. Nic nie mówimy, że pechowy, broń Boże. 14:11. Pierwsze, przypomnijmy, pojawiły się o godzinie 48 chyba, tak? 13:48. Tutaj cały czas z tego kierunku, kiedy tutaj rozmawiamy, te gołębie różne przelatują, bo widać, tak jak kolega powiedział, tu jest jakby tak trasa przelotowa i widzimy grupy takie bokami tu, co jakiś czas się odłączają te gołębie, które tutaj mają lądować. Ale ciężko jest, bo jest bardzo, bardzo, bardzo ciepło. Temperatura jest jeszcze, tak jak mówiłem, około 30 stopni. Te gołębie na pewno teraz tam, które doleciały, piją. O, jest kolejny. O, tu widzimy. O. Muszę stanąć troszeczkę inaczej. O, tak. Skrzydła opuszczone, ma widać duży wydatek energetyczny. To był dla niego taki lot, tak to. Co? Tu się kolega właśnie roczny trochę niepokoił, bo tych rocznych dałeś około 40, tak? Ale już jest tutaj kilka, nie? Jest. O. Później jeszcze, kiedy tych więcej gołębi leci, to pokażemy jeszcze kolegi, w jakiej kondycji, tak tylko zerkniemy na nie. O. One tutaj lecą teraz, jaką metodą lotujesz w ogóle? Wdowieństwem. Samcami. No nic, tutaj rozglądamy się po niebie, czy coś nadlatuje. O, chwilowo mamy przerwę. Trochę nam jeszcze zostało z 76, tak? Co przypomnijmy, mamy 13, czyli jeszcze 14, czyli troszeczkę jeszcze tych gołębi brakuje. 15 gołąb, ten, który teraz tutaj koledzy widzą, siada, też nadleciał z kierunku.
O, też wszystko na razie przychodzi z kierunku. Żaden gołąb praktycznie nie przyszedł gdzieś tam, że przyleciał z innego. Wszystko przychodzi tutaj od tej zachodniej strony. O, jest jeszcze jeden. Ten wysoko dość szedł. O, to będzie 16. Zobaczmy, jak ładnie pikuje. Co ciekawe, właśnie te gołębie praktycznie nic nie latają nad gołębnikami. Tutaj przylecą. Jak tylko możliwe, to jest od razu siadają i wchodzą. Z odbiciami też nie ma żadnego problemu. O, popatrzmy. 16 gołąb chyba to będzie już. Tutaj wszystko na wyświetlaczu widzimy, tak? 16, dwuletni. To jest gołąb 28,60. No te połowa się skończyły ci teraz, jak to będzie. Żartuję. Nie ma to, ale te. O, tam patrz, tam jest grupa. Tam grupa gołębi była, zaraz zobaczymy, może tutaj nadlecą. No, popatrzymy sobie chwilkę. O, nie, 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 to są inne. Tam widzimy, przelatują. Tutaj jeszcze przypomnijmy. O, ten jeden będzie następny. Tutaj przypomnijmy, Sebastian Ostrojalniski, u którego byliśmy 2 tygodnie, to właśnie ma w tym kierunku, to może niektóre jego są. Tam jeszcze jest wielu innych hodowców tutaj w oddziale. O, o tu jeszcze jeden. Tamten się z tamtymi zabrał chyba i oderwał się, wiesz? Możliwe, przeleciał akurat ten jeden. On dość nisko idą, widzimy dzisiaj. O. Ale ten, który krążył, ten pierwszy na tej chojnickiej obrączce, to chyba nie wszedł. Ten nie wchodził. Cały czas siedzi tam, widzimy. O, sobie siedzi. No też kibicuj, o, i ten gołąb, który... O, i drugi. Patrz. Ostatnio, kiedy byliśmy na lotach, wszystkie praktycznie w tym sezonie, wszystkie loty były takie właśnie jak ten, że nie było, żeby jakiegoś spektakularnego przyjścia gołębi w dużej grupie, tylko wszystko takie pojedyncze grupy, pojedyncze gołębie. 2, 4, tu też najwięcej chyba raz 5 przyleciało teraz, nie? 4 czy 5 to było. No to i tak, na taki lot to i tak. I tak dużo? Dużo się skleiło, bo to no. Już są zerwane z reguły bardzo. O, tu jest następny. Nie, to co ja tam, to jest inny ptak. O. Słońce naprawdę pali mocno. Te gołębie tam, jak oglądaliśmy sobie tutaj przez tą kratkę, zobaczmy. One tutaj, nie wiem, czy to będzie słabo widać, ale tutaj uchylę troszeczkę, pokażemy, tylko zobaczmy. O, tak mają tutaj w gołębniku. O, siedzą sobie w niektórych, widzimy, w niektórych gniazdach są po 2 już, tam 9, widzimy 3, o, tam 7. To są wszystko tam, gdzie pary są. O, odejdziemy, żeby nie przeszkadzać. O, już mamy. I 2 następne są gołębie. Ja tu w cień przejdę może. O tak. Będziemy widzieć, jak lądują. O. No jest czerwony. O, i ten się zbiera też do lądowania. Schemat ten sam. Najpierw na dachu i wtedy przejście na lot typu belgijskiego. Się nam przygląda. Lata jeszcze coś? Lata. Tu jeszcze jeden jest, o, widzimy też. Już siadł. Obok ten w tym czasie go wszedł. Tu obok lądował. Od pierwszego już gołębia, który przyszedł, 48, tak? To jest, teraz mamy 14:19, czyli pół godziny już minęło ponad. Mamy 21 gołębi, ten będzie 22. O, słyszymy. O. Tak. 2 kolejne gołębie, jeden już tam siadł na tej wolierze. Ten już niestety przyszedł, dlatego go nie mieliśmy w locie, bo ten oderwał się prawdopodobnie z innymi, poszedł i teraz wrócił. A tu jeszcze jeden, o, doleciał. Widzimy. Bardzo dobrze, nic nie krąży. Ty jakoś specjalnie, nie wiem, jak im motywujesz, żeby tak wchodziły szybko? Nie mam z tym problemu, po treningach tak samo szybko wchodzą, także póki co... Jest dobrze. Z tym nie ma problemu, że gdzieś tam krążą, się nie mogą zdecydować. Tutaj widzieliśmy wszystko praktycznie, jak się tylko pojawi, o... No to wiadomo, nie? O, muszę stanąć inaczej, żeby słońce nie świeciło prosto w obiektyw, w kamery. I tutaj tego gołębia... O, sobie zobaczymy.
No, żeśmy to dopiero wypowiedzieli, że dobrze, a tutaj ten zaczyna krążyć, ale to nic. W międzyczasie popatrzymy sobie, o tutaj. To jest ten sam, czy inny? Ten właśnie. Siad. Chodź. No. I tu jeszcze. Chodź. Dwulatek ten był przedostatni, ostatni, przepraszam. Też dwuletnia samiczka 2014 roku. Już mamy 20 chyba. 6 gołębi. Pomału się do połówki zbliżamy. O. Tam widzimy się, dalej zbierają w chmury. Deszczowe nie wypowiadam tego słowa, żeby nie padało, aczkolwiek nie byłoby problemu, jakby się już lot skończył. Natomiast są, tak tutaj nawet rano, wczoraj grzmiało tutaj u nas i właśnie ta pogoda też uniemożliwiła tam kolegom z okręgu tutaj, przede wszystkim Gdańsk, tutaj też przełożyć, wypuścić dzisiaj i przełożyli lot na jutro. Tutaj w Czersku ten lot, to jest okręg Pomorza Środkowego, tutaj ten lot się odbył. Też tak jak powiedzieliśmy, przypomnijmy, z opóźnieniem pewnym zostały gołębie wypuszczone, ale my już tu gołębie... W okręgu łączymy tylko te maratony, loty długodystansowe, to są okręgi. Tak nie ma żadnych łączonych lotów. Co my jeszcze się łączymy na 500? Jest, nie? Nie, to jaskółeczki, tutaj obok mamy jaskółki. I one tak nam... 500 jedynie, co się łączymy tutaj... Z Tucholą? Transport z Tucholą, a puszczane są z Chojnicami, z oddziałem Chojnice. Na wspólną listę. Mhm. Liczy się ona tylko do wystaw, ale zawsze coś. Wiadomo, każdy oddział szuka w jakiś sposób racjonalizacji tych dochodów, oszczędności. No i tak trzeba robić, no, żeby jak najmniejsze koszty organizowania, uczestniczenia w tym sporcie były. Przez cały czas pojedynczo przychodzą gołębie. Tutaj mamy kolejnego. O. No tam widzimy właśnie o te 3 sztuki, ale to ciekawe, czy to nie wiadomo czyje właśnie, tak, zobaczymy. One się, o, widzimy grupa, ten siad, a tamte lecą dalej. Tam jest jeszcze kilku hodowców na kierunku, także mają do kogo lecieć. Akurat specyfika tego oddziału to jest taka, że większość tu w samym Czersku. Tak. Że te gołębie w jeden punkt lecą. Tutaj... Czy to plus, czy minus? Oddział to... Czersk, przypomnijmy, to jest 50 kilku hodowców, aktywnie tak, lotujących. Koło 50. I tutaj trochę taki jest problem, bo ci hodowcy, którzy tam bardziej na Tuchole, jak się jedzie, to tam niestety tam są czyste, żywe lasy, bory. To z siłą rzeczy obecność drapieżników też no nie preferuje tego typu hodowli. Tu wszędzie, tak. No. Lecą. Tutaj przejdziemy, zobaczymy, może jeszcze coś tam wypatrzymy nad tymi tutaj budynkami. Akurat pomału chmury jakieś przysłaniają na chwilę słońce. No, na razie nic nie ma. Pojedynczy gołąb, a przyleciał, ale niestety, nie, no stąd to będzie. Stąd, tutaj, znad, tutaj z tego budynku, tutaj obok jest chyba stodoła zaraz, tak? O. I siada. No i to będzie 28, 9, coś takiego. 29, też dwuletni. To samiczka była? Samczyk. Samczyk, który w ubiegłym roku miał zerwane skrzydło. Miałem w tym ubiegłym roku... O, a nie, to był ten grzywacz. Że miałem 4 takie gołębie. 2 tak poważnie, które długo zrobiły do siebie, no musiałem jeszcze... O, są 2. A dwa zostawiłem. Tak, tylko zostawiłem. Przeleciały te. No i no, póki co latają, dobrze latają. Mam nadzieję, że się nic nie stanie. No tutaj widzimy siada.
Jeden. A drugi tam z tyłu, ale on za chwilę, on powinien, nie wiem, czy na ziemię spadł, czy nie, nie. To 30 będzie ten? Tutaj zobaczymy. U góry, aha. Jest u góry, o jest, jest, widzimy. Już troszkę sił brakuje. Tak. No to już jest 6 godzina lotu, nie, chyba? 312 km, takie warunki. 5,5, no, 6 godzina lotu. O. I mamy go odbitego, 31 gołąb, też dwuletni. Też dwulatek. Roczniaków pewnie będzie brakowało. Później, kiedy kolegę Rafała spytamy, z jakiś czas, kiedy go spotkamy, to jak było, to będziemy wiedzieć, ile tych gołębi po sezonie mu zostanie. Wiadomo, każdy rozpoczyna z jakąś ilością gołębi hodowca. Ileś tam straty są, muszą być, wiadomo. Tego się nie uniknie. No. Chwilowo i wiatru nie mamy na razie tak żadnego mocnego i gołębi też nie. No. Słońce nam tutaj widzimy za tymi chmurami zaszło. Dzięki temu nie jest aż tak gorąco przez chwilę teraz. No i czekamy dalej na pozostałe gołębie. No teraz gołębi nie mamy, ale doczekaliśmy się telefonu tutaj od kolegi Sławka Osowskiego, tak? Tak, Rafał, od Sławka. I jak tam jemu u niego było? Sławek Osowski ma 18 gołębi. Na ile? Na 50, ile? 54. To gołębi. Podobnie jak u ciebie tutaj, tu jest 1/3 gołębi, tak jest, mamy już około, ile, trwa godzinę już gdzieś, nie? Godzinę od pierwszych gołębi jest? Popatrzmy. No, 14:40 jest, no jeszcze 50 minut prawie. Sygnał dał, ale później. Och, widzimy. Teraz chwilowo gołębie nie przylatują. To wprawdzie co chwilę jakieś się pojawiają z boku, które lecą, ale to tak jak mówiliśmy, to akurat gołębnik kolegi Rafała jest położony na, tak jakby na trasie przelotowej. One do innych gołębników lecą. Natomiast tutaj pojedyncze jeszcze spadają. Tutaj mamy teraz 30, jeszcze raz spojrzę, 32 gołębie. I znowu widzę ostatni dwuletni. O. A gołębi chwilowo nie ma. Kolega Sławek, powiedzmy, gdzie on ma ten gołębnik swój? Tutaj dalej, bliżej? Nie, to jest podobna. Podobno. To tak powiedzieliśmy tu w Czersku wszystko. Patrząc, to może nawet jego gołębi oglądaliśmy. Też. No. O właśnie, dobrze. Czekamy. Na razie z żadnej strony nie mamy żadnych nowych ptaków. Tylko, że pogoda zmienna jest, to słyszymy właśnie. No. W przerwie dosłownie sekundę temu jeszcze deszczu nie było, a teraz już zaczęło pomalutku pojedyncze krople. Miejmy nadzieję, że wiatr przegna te chmury i nie będzie to żaden ulewny deszcz, ale już zaczynało pomału kropić. Słyszeliśmy zresztą, jak uderzały krople tutaj w dach. Patrzymy w kierunku, gdzie się spodziewamy gołębi. Na razie nic nie ma, no te chmury się pojawiły, przyniosły nam ten deszcz. Ale na szczęście to są takie pojedyncze krople. Opady przejściowe. Już godzinę obserwujemy przylot. Na razie jest tak około 30% gołębi. Chyba tak będzie u wszystkich hodowców w okolicy. No, słyszymy. Wiaterek wieje. Deszczu nie ma, gołębi też. Pikującego gołębia z kierunku przyleciał. To 30, który? Trzeci będzie. Wszedł od razu, ani chwili zastanowienia. Tak z daleka widzieliśmy go, jak pikował. Praktycznie kamery nie szło włączyć tak szybko. Widzieliśmy w ostatniej fazie lotu niejako go. O. O, tutaj jest następny, ale to chyba nie twój, to zobaczymy. To może nawet kolegi Sławka tam, o, tam leci, o, tam widzimy. Przelatuje. O. Tak, teraz to chyba, tak jak tu kolega Rafał zauważył, za dużo nie będą przychodzić, pewnie pod wieczór, kiedy się troszeczkę chłodniej zrobi, wtedy się pojawi, podejrzewam, ich większa ilość tutaj. O. Jakie plany na dzisiaj jeszcze masz? Z gołębiami już nic, z żoną gdzieś na wycieczkę czy coś? Nie, no w deszczu, no właśnie, to jest, bo znowu zaczyna tak pokropywać. Zegarów na 20. No zobaczymy my kolegę
kolegę, czekamy też na kolegę Jarka, on tu podejrzewam, że niedługo się też pojawi. Może już nawet jest? Nie. Nie, nie, oni z Niemiec, co trochę dalej mają. Kolega Jarek Łakomy tam nagrywa nam te pojenia, wypuszczanie gołębi. Zobaczymy, będziemy widzieć, jak to wyglądało tam. Także zawsze coś ciekawego, taka zdokumentowany lot jest i to możemy sobie później, kiedy zima będzie, będziemy siedzieć wspólnie przy komputerze i oglądać, jak wyglądała nasza tutay rywalizacja w oddziale Czersk w sezonie lotowym. Pomału też będziemy tutaj naszą relację kończyć. Bardzo dziękujemy koledze Rafałowi, że nas tu ugościł. Mogliśmy zobaczyć wspólnie przylot gołębi. Trzeba niestety też jechać do domu. Jutro się spotkamy na locie też tutaj, wiesz, u jakiegoś hodowcy w oddziale Gdańsk. Zobaczymy, to wszystko zależy, jak będą te gołębie wypuszczane, ale myślę, że nie będzie żadnych problemów. Dzięki temu z tego weekendu będziemy mieli niejako więcej relacji. Także dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry lot.